Panowie, jeszcze jedna prezentacja przed nami od człowieka, który ma na nazwisko tak samo jak prowadzący, ale to jest zupełny przypadek. Ja bym tego nie brał do siebie. Mam nadzieję, że za chwilę was zaskoczy tym, o czym będzie opowiadał, bo to jest prawie finał tego naszego dzisiejszego spotkania, kiedy o chmurze, mam wrażenie, jesteście specjalistami, więc wy wiecie lepiej niż ja. Ja wiele rzeczy nowych usłyszałem, wiele rzeczy sobie zapisałem, ale powiedzmy, że usłyszeliśmy wszystko na tę chwilę. Wiemy, jak to wygląda, jak to może wyglądać za moment, jak to wyglądało, co się zmieniło, ale za chwilę usłyszycie historię wdrażania chmury w organizacji i ten moment, w którym do tej pory kilka prelekcji dotyczyło tego, kogo wybrać, żeby ta chmura działała w waszej organizacji, teraz będzie okazja usłyszeć, jak proces jej wprowadzania może mieć większe znaczenie niż to, kto jest dostawcą. Szanowni Państwo, Wojciech Węcel, przepraszam bardzo, Maciej Kuźniar, CEO OctaWave. Zapraszam. Proszę bardzo. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja podzielam radość mojego przedmówcy, bo również pierwszy raz od ładnych paru tygodni założyłem marynarkę i wyszedłem z domu, także podzielamy to samo uczucie. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o strategii migracji do chmury, a właściwie o tym, co chcemy osiągnąć, wykonując transformację naszego przedsiębiorstwa do chmury, jak to zmierzyć, na jakie parametry zwracać uwagę, jakie kompetencje nam są potrzebne i jak ten proces właściwie w ogóle przebiega. Ale zanim o tym opowiem, chciałbym przedstawić OctaWave. OctaWave jest spółką, która dostarcza usługi chmury obliczeniowej od 8 lat. W 2012 roku pojawiliśmy się jako dostawca usługi chmury Infrastructure as a Service w Polsce. Poprzedzone to było 3 latami rozwoju samej platformy i przez te ostatnie 8 lat osiągnęliśmy szereg różnych etapów rozwoju naszej spółki. Między innymi wyrośliśmy z etapu startupu, osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych, które nam klienci powierzają. Zostaliśmy zauważeni przez Deloitte w rankingu Fast 500 Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj skupiamy się na wdrożeniach i pomocy naszym klientom we wdrożeniach strategii multi-cloud. Ja dzisiaj opowiem o tym, jak właściwie spojrzeć na kompetencje, które pomogą we wdrożeniach multi-cloudowych chmury, a także o tym, jak spojrzeć na koszty wdrożenia, jak spojrzeć na koszty transformacji chmurowej. OctaWave operuje w Polsce w 2 regionach, w 3 centrach danych. Jesteśmy certyfikowani przez CSA Star, czyli taką amerykańską organizację Cloud Security Alliance. Plan transformacji chmurowej. O co w tym wszystkim chodzi? Więc na samym początku transformacji chmurowej, kiedy zastanawiamy się, czy nasze przedsiębiorstwo powinno uczestniczyć w projekcie transformacji chmurowej, musimy zadać sobie pytanie, jak zmierzyć sukces transformacji chmurowej. Jakie wskaźniki dobrać, jak je zidentyfikować, żeby móc określić, co jest istotne. Takie wskaźniki można podzielić na 2 obszary. Z jednej strony są to metryki biznesowe, czyli czas transformacji, koszt tej transformacji, doświadczenie użytkowników, jak ta transformacja jest odbierana przez pracowników i klientów naszej firmy. Z drugiej strony są to metryki techniczne, metryki wydajnościowe, takie jak SLA, czyli dostępność serwisów, usług przeniesionych do chmury, bo nierzadko do chmury przecież poza serwisami internetowymi przenosimy także bazy danych, systemy backendowe, systemy ERP, CRM. Chcemy zmierzyć wydajność tych systemów po migracji do chmury, dostępność i dostępność tych aplikacji. Te KPI są wyrażone cyframi. Wiemy, jaki mamy dzisiaj SLA, wiemy, jaki chcemy mieć po przeniesieniu do chmury. Musimy zmierzyć, jaki mamy obecnie całkowity koszt utrzymania naszych systemów informatycznych. Musimy to zmierzyć bardzo precyzyjnie, żeby móc porównać koszty po transformacji, czy wręcz na etapie planowania do tych kosztów transformacji się odnieść. To są punkty odniesienia. Te punkty odniesienia pozwolą nam lepiej dobrać kompetencje potrzebne do migracji do chmury, dobrać partnerów, ewentualnie te kompetencje w jakiś sposób u siebie w firmie zbudować. No i jak już to umiemy zdefiniować, umiemy nazwać te KPI-e, to możemy przystąpić do planu przygotowania transformacji do chmury i właściwie są 3 główne etapy takiej transformacji. Pierwszy etap jest to etap analizy, analiza i planowanie. Tutaj potrzebna jest analiza techniczna tego, co w
w naszej firmie jest uruchomione, tego, jakie mamy systemy informatyczne, jaki jest dług technologiczny, czy będziemy go redukować, musimy wykonać całą analizę od strony inżynieryjnej. Kolejnym etapem jest etap samej migracji. Czyli tutaj już inżynierowie, architekci, ludzie technologicznie przygotowani przystępują do pracy związanej z samą migracją. I kolejnym etapem to już jest utrzymanie środowiska po transformacji cyfrowej, po przeniesieniu do chmury. Jak widzicie Państwo na tym slajdzie, każdy z tych etapów to jest bardzo złożony proces. I na następnym slajdzie, na którym próbujemy odpowiedzieć, czy da się to zrobić w miesiąc, możemy odpowiedzieć, tak, da się to zrobić w miesiąc, ale zwykle jest to trochę bardziej czasochłonne. I arkusz, który tutaj pokazujemy, to jest przykładowy arkusz zaplanowania transformacji cyfrowej, zaplanowania migracji do chmury przedsiębiorstwa, które wcale nie jest aż tak duże. Jakie czynniki decydują o tym, czy transformację uda się zrobić szybciej, krócej, czy ona będzie kosztowna, czy nie? Przede wszystkim jest to dług technologiczny naszej firmy, czy firmy, która jest transformowana do chmury. I ten dług technologiczny nierzadko jest przedmiotem głównego zainteresowania architektów, inżynierów. To oni w trakcie procesu migracji mogą zredukować dług technologiczny i w efekcie pozwolić naszej organizacji na szybszy rozwój w przyszłości. Ważna jest wielkość projektu, no bo czym innym jest przeniesienie niewielkiego relatywnie systemu, a czym innym środowiska złożonego z kilkuset serwerów, z kilkuset aplikacji, które no, musi zostać do chmury w jakiś sposób dostosowane. No i strategia migracji. Strategia migracji, czyli jak to robimy, czy przenosimy się w całości od razu do chmury, czy też próbujemy wydzielić pewne obszary w ramach naszej firmy i te obszary stopniowo, one by one, krok po kroku do chmury migrować. Które etapy transformacji są najtrudniejsze? Otóż wspólnie z IDG w ubiegłym roku przeprowadziliśmy bardzo fajne badanie, próbując dowiedzieć się, jakich kompetencji firmy potrzebują, aby wykonywać migrację do chmury, aby przechodzić procesy transformacji do chmury. I w procesie transformacji chmurowej menadżerowie IT najbardziej obawiają się procesu planowania. Otóż mamy w firmach wystarczająco dużo kompetencji cyfrowych, takich związanych z pracą inżynieryjną, architektoniczną. Natomiast przejście tego etapu planowania, układania projektu, angażowania odpowiednich zasobów wydaje się strasznie trudne i wydaje się, że to jest największą barierą obecnie w procesie migracji do chmury. Jakich kompetencji potrzeba? Skąd je wziąć, jeśli ich brakuje? Kompetencje techniczne, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest za mało. Jest tak, że w organizacjach bardzo często mamy dużo, wręcz bardzo dużo kompetencji technologicznych, inżynierów, architektów, programistów, ale oni nie są w stanie tego procesu sprawnie poprowadzić, dlatego że ten proces to jest proces biznesowy, a nie proces technologiczny. Potrzebne są procesy związane z zarządzaniem projektem, procesy, kompetencje związane z finansowaniem całego przedsięwzięcia, zarządcze, prawne i tak dalej. Te kompetencje to jest coś, co nie zawsze w naszej firmie istnieje, a jeśli istnieje, to być może nie możemy tych kompetencji wykorzystać, bo akurat potrzebne są w zupełnie innych procesach. Skąd te kompetencje wziąć? Można te kompetencje budować u siebie w organizacji, można spróbować po te kompetencje sięgnąć do firm na rynku, które takie kompetencje mają i które te procesy transformacji chmurowej już dla swoich klientów wykonały. Jakie są główne kryteria analizy infrastruktury IT przed migracją? No przecież mówimy o migracji IT. Przede wszystkim wydajność. Musimy doskonale rozumieć, jak wydajnie działa nasza aplikacja, postawić wymagania przed tą aplikacją nie mniejsze niż ma obecnie. Musimy ocenić potencjał przeniesienia do chmury, czyli co właściwie możemy przenieść oraz, o czym wspomniałem wcześniej, zastany dług technologiczny i czy istnieje w ogóle możliwość redukcji tego technologicznego długu w trakcie procesu migracji do chmury. Nierzadko jest tak, że tego się nie da zrobić w trakcie procesu transformacji i taki obszar naszego IT trzeba na chwilę odłożyć na bok. Po co się migrujemy do chmury? No między innymi, żeby postawić naszą firmę na kolejnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, czyli sprawić, aby rozwijała się szybciej, a aby rozwijała się szybciej, no potrzebujemy w pewnym sensie zbadać opłacalność migracji w jakimś horyzoncie czasowym. Chcemy być może zwolnić trochę środków finansowych i przeznaczyć je na rozwój kompetencji cyfrowych w naszej firmie.
No i ostatni punkt, czyli potencjał poprawy niezawodności bezpieczeństwa. No oczywistym jest, że po transformacji chmurowej, po migracji do chmury, będziemy mieć aplikację, która jest o wiele lepiej zabezpieczona niż ta aplikacja działająca w naszych lokalnych centrach danych. Dostawcy chmurowi to są instytucje, które bardzo mocno dbają o rozwój technologii, wręcz są autorami różnych technologii. To oni mają największe kompetencje pozwalające zapewnić bezpieczeństwo procesów, które do tej chmury chcemy przenieść. Wpływ na business continuity i disaster recovery, no to są czynniki, które mierzone są poprzez umowy serwisowe, poprzez SLA. My chcemy poprawić albo co najmniej utrzymać taki poziom SLA, jaki mieliśmy poprzednio, czyli przed transformacją. A w samej migracji, co jest najważniejsze w samej migracji? No przede wszystkim, to już się powtarzało w trakcie mojej wypowiedzi dzisiaj, dobór kompetencji, nie tylko kompetencje technologiczne, ale także kompetencje biznesowe. Wybór partnera, który dostarczy nam kompetencje, które potrzebujemy chwilowo. Nierzadko jest tak, że w procesie transformacji kompetencje potrzebne są na miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Później tych kompetencji już nie potrzebujemy. Bardzo wartościowe wtedy będzie znalezienie partnera na rynku, który dostarczy takie kompetencje i przyspieszy ten proces, także czyniąc go dużo bardziej ekonomicznym. Zarządzanie projektem, także wymieniana wcześniej cecha transformacji chmurowej. Potrzebny jest zazwyczaj porządny project manager, który nam ten projekt ogarnie. No i jasne KPI. Teraz, jak wybrać optymalną chmurę i kto powinien to zrobić? Otóż możemy tą chmurę wybierać na różne sposoby, ale przede wszystkim jakie są czynniki decydujące o wyborze dostawcy chmurowego. Mamy tych czynników mnóstwo. Są to kwestie prawnoformalne. Są to kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem. Jest to match produktowy. Czy to, co my chcemy do tej chmury przenieść, to jest to, co rzeczywiście ta chmura dostarcza? Bo nierzadko jest tak, że przenosimy coś, co nie do końca pasuje do tej chmury, do której chcemy się przenieść. Czy pricing jest akceptowalny? Czy po migracji nasze TCO rzeczywiście będzie co najmniej takie, jak było, albo lepsze? Przecież migrujemy się nierzadko po to, żeby to TCO naszego systemu informatycznego poprawić. Elastyczność kontraktowa i organizacyjna, czy dostawca chmurowy jest w stanie, może wręcz negocjować z nami kontrakty, czy jest otwarty na model cennikowy, który być może lepiej będzie pasował do naszej organizacji. I tutaj znowu warto znaleźć takiego dostawcę chmurowego, który dopasuje model cenowy, dopasuje model produktowy do tego, co my właściwie w tej chmurze chcemy uruchomić. No i ostatnia rzecz, poziom zaufania. Czy musimy ufać, musimy wybrać partnera, co do którego mamy zaufanie, bo powierzamy mu procesy, które funkcjonują w naszym przedsiębiorstwie. To są bardzo ważne procesy stanowiące o tym, że to przedsiębiorstwo w ogóle działa. I nie mówię tutaj wyłącznie o danych osobowych. Mówię tutaj o całym procesie związanym z obsługą naszej firmy. A kto powinien wybierać tego dostawcę chmurowego? No możemy to robić samodzielnie, jako klienci, ale wręcz bardziej wartościowe byłoby posłuchanie rekomendacji od partnera z zewnątrz, od tego partnera, który już takich migracji wykonał szereg, który ma doświadczenie, który może wykazać, jakie są mocne strony, jakie są słabsze strony dostawców chmurowych, do których chcemy pójść. Musimy też słuchać rekomendacji wewnętrznych. No z jednej strony jest biznes, są finanse, z drugiej strony jest technologia. Programiści, inżynierowie, architekci, których mamy, którzy mają jakieś zdanie. Kolejnym komponentem jest ocena TCO. Tworzymy z tego taką matrycę wyboru. No i czynniki poprawiające to TCO, czyli na przykład czy migracja jest czymś, co wejdzie nam w koszt utrzymania infrastruktury już po migracji do chmury. I jak porównać i zmierzyć to, co teraz nas kosztuje infrastruktura IT, z tym, ile to będzie kosztowało po migracji do chmury. Więc taka analiza jest dość czasochłonna, ale my tę analizę musimy przeprowadzić, bo inaczej nie ma sensu zaczynać w ogóle projektu transformacji. Przede wszystkim, jeśli myślimy o migracji do chmury, to myślimy o migracji zasobów infrastrukturalnych i musimy teraz
zdań sobie sprawę, że utrzymanie zasobów infrastrukturalnych na dzień dzisiejszy to jest oczywiście koszt zakupu infrastruktury, to jest także koszt wynajęcia centrum danych, to są też koszty audytu tej infrastruktury, którą posiadamy, to są koszty HR-ów. Dzisiaj zatrudniamy specjalistów, musimy się nimi zająć, musimy przeprowadzić procesy rekrutacyjne. To jest koszt utrzymania bezpieczeństwa dzisiejszej platformy, czy nawet takie rzeczy jak koszty polisy odpowiedzialności cywilnej. To są wszystko koszty, które dzisiaj ponosimy. Musimy je zmierzyć i sumować do jednej cyfry. Później, po migracji do chmury, po transformacji chmurowej, będzie prościej. Później w zasadzie będziemy w stanie wygenerować bardzo prosty raport billingowy u dostawcy chmurowego, u którego jesteśmy. I ten raport billingowy powie nam, czy transformacja cyfrowa przyniosła nam poprawę TCO, czy nie. Natomiast poprawnie wykonana migracja na pewno takie TCO poprawia. Później, ostatni krok, w momencie, kiedy jesteśmy w chmurze, prowadzimy już monitoring, prowadzimy optymalizację kosztów, optymalizację różnych procesów i dzień po dniu musimy dbać o to, żeby ta nasza infrastruktura, całe to nasze IT przeniesione do chmury generowały takie koszty, które były zaplanowane w TCO na samym początku. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy także. Jak się masz w tym świecie, do którego wszedłeś? Świetnie sobie poradziłeś, wszystko no, prawie bardzo, zostało powiedziane. Bardzo dziękuję. Jak się mam w tym świecie? No, dzisiaj jest to... Wiem marynarka, wiem fryzjer, wszystko tak, jasne, ale... jest to dzisiaj druga prezentacja, którą rzeczywiście opowiadam. Wygląda na to, że świat wraca już powoli do tak, normy. No. Powolutku jest już coraz lepiej, spotykamy się z ludźmi. Mamy nadzieję, że wszystko wróci do tego, jak było. Ten moment, w którym stoimy na scenie i tak mówimy, spotykamy się z ludźmi, rozglądamy się na ekipę, która nam pozwala tu być, ale jednocześnie spora część naszych widzów jest tam za tą kamerą. Wydawać by się mogło, że jak oni się tam wszyscy zmieślili, a to prawie 400 osób, ale jednak tak. Zastanawiam się, czy oni tam już zostaną. Mam nadzieję, że będą konsumowali te treści także w ten sposób, bo jeżeli, co też jest fajne w online właśnie, to zupełnie nie związane z chmurą, ale z tym przekazem, to jeżeli widz online'owy trafia na treść, która go interesuje, to jest w stanie być mu wierny, znaczy tej treści, od samego początku do końca, więc dziękuję, że nam w tym pomogłeś. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dziękuję. I do zobaczenia. Dobra.